Cześć ludziska! Po powrocie z Ibizy została nas piękna, polska jesienna rzeczywistość. A jak powszechnie wiadomo, w tym okresie najlepszym pomysłem na rozgrzanie się jest praca. Więc postanowiliśmy zakasać rękawy i pokazać Wam 5 patentów na jesień. Oglądajcie! Jak widzicie, jesień rozkręca się na dobre, a co za tym idzie, warto zadbać o ptaszki. Temat domku dla ptaków może być oklepany, ale zaraz pokażę Wam wersję, która spowoduje, że opadną Wam szczęki. Oglądajcie! Na początku z przygotowanych płyt składam skrzynkę. Wymiary macie podane oczywiście w opisie. Następnie na froncie wywiersam otwór, przez który będą wlatywały ptaki. Całość maluję najpierw podkładem, a później żółtym lakierem w sprayu. U góry natomiast montuję starą lampkę, aby całość bardziej przypominała fotoradar. Od spodu przykręcam kątownik i całość mocuję do stojaka za pomocą nitów. Pozostało dodać drewniany wałek, na którym ptaszki będą mogły usiąść. Dodatkowo możecie zrobić daszek za pomocą dwóch trójkątów prostokątnych i kawałka listewki. Całość pomalujcie i przymocujcie do obudowy. Jak widzicie, nasz domek dla ptaków prezentuje się dość specyficznie, ale możecie zaufać mi na słowo, że oprócz ptaków zainteresują się nim również wszyscy kierowcy. Jesienią wieczory są coraz zimniejsze, więc pora odstawić zimne pieniste i zastąpić je trunkiem, który z pewnością Was rozgrzeje. Zobaczcie, jak go zrobić. Na początku do garnka wrzucam 300 g suszonych śliwek i tyle samo suszonych moreli. Następnie 100 g suszonych jabłek oraz 50 g suszonej żurawiny i 100 g rodzynek. Całość zalewam 2 litrami gorącej wody i dodaję laskę wanilii, cynamonu oraz kilka goździków. Teraz wszystko doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średniej mocy przez około 2 godziny. Po tym czasie odstawiam wywar, aby odstygł. Na koniec do smaku dodaję łyżkę miodu oraz koniaku według własnego uznania. Owocowy kompocik jest już gotowy, a jego rozgrzewające właściwości idealnie sprawdzą się podczas jesiennej pluchy. Spróbujcie go sami. Już praktycznie od samego początku jesieni myślę o tym, że niebawem będzie czas zmienić opony. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak zrobić półkę, na której letnie gumki będą mogły sobie spokojnie przezimować. Na początku do ściany przykręcam metalowe uchwyty, w których mocuję stalowe rurki połączone kolankiem. Z obu jego stron zakładam szekle. W suficie mocuję 2 haczyki i całość dla wzmocnienia podwieszam na łańcuchu. Sami zobaczcie, ile tutaj miejsca udało mi się zaoszczędzić. Powiem krótko, zróbcie to u siebie, koniecznie przed zimą. Jesienią natura raczna z wysypem kasztanów, które są wykorzystywane przez najmłodszych m.in. do tworzenia różnego rodzaju ozdób. Dziś chciałem zachęcić wszystkich do rodzinnego spędzenia czasu na tworzeniu kasztanowych sówek. Zobaczcie, jak je zrobić. Aby wykonać nasze ozdoby, będziemy potrzebować kasztany oraz żołędzie. Na początku z kolorowego papieru wycinam 3 niewielkie trójkąty. Następnie 2 z nich przyklejam u dołu kasztana, a 1 od przodu. Z czapeczek żołędzi wykonuję oczy, a także skrzydła naszych sówek. Gotową ozdobę przytwierdzam do kawałka deski, dzięki czemu utworzymy ciekawą kompozycję. Myślę, że takie kasztanowe sówki to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu. Wykonajcie je sami, bo przecież surowiec leży dosłownie pod Waszymi domami. Podczas długich jesiennych wieczorów nawet najlepsze gry potrafią nam się znudzić. I choć wiem, że tego nie cierpicie, to nadmiar czasu warto wykorzystać na naukę. Dziś pokażę Wam, jak połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić elektroniczną grę, dzięki której podszlifujecie swoją wiedzę z geografii. Zobaczcie. Na początku wywiercam otwory w pudełku. Jeden na diodę, a drugi na przewody. Teraz lutuję rezystor do diody, a następnie dołączam podpięcie baterii i przewody. Całość umieszczam w pudełku i zamykam je wkrętami. Do końców wyprowadzonych przewodów przyłączam sondy. Teraz do pudełka od pizzy przyklejam mapę konturową Europy oraz flagi państw. Mapkę i flagi do tej gry znajdziecie pod linkiem w opisie. Pozostało już tylko powbijać pineski i połączyć odpowiednie państwa z ich flagami za pomocą przewodów. Zobaczcie, jeżeli połączymy odpowiednie państwo z jego flagą, to dioda się zaświeci. W innym wypadku już tak nie będzie.
Oczywiście ja zrobiłem sobie poziom ekspert, ale jeżeli chcecie sobie ułatwić sprawę, to dodajcie tutaj jeszcze nazwy państw. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że będziecie mieli sporo czasu na sprawdzenie tych pomysłów podczas długich jesiennych wieczorów. Jeśli ciągle Wam mało, to przypominamy o afterscenach, które macie tutaj oraz o śledzeniu nas na Snapchacie. Nie zapominajcie także o kanale Castorama Polska, gdzie znajdziecie masę majsterkowych produkcji z naszym udziałem. Do zobaczenia już niebawem!